Biskup Bambaren z zachwytem opowiada o polskich zakonnikach. Starali się upodobnić do miejscowych ludzi w ich głodzie Boga i chleba. Wiedzieli, że lud ten jest bardzo biedny, ale i bardzo religijny. Jako franciszkanie utożsamili się z nim całkowicie. Tą bliskością zdobyli sobie ludzkie serca. Miałem szczęście odwiedzać ich wielokrotnie i widziałem, że ludzie ich kochają. Fragment opisujący zbrodnię Kaina. Kain zabił swojego brata. Wy też. Bóg spytał Kaina, gdzie jest twój brat? Tak samo pyta każdego z was, gdzie są twoi bracia, których zamordowałeś? Bóg ukarał Kaina, ale darował mu życie. Was też ukarano więzieniem, ale nie skazano na śmierć. Zastanówcie się nad tym. Na koniec tego długiego spotkania Abimel Guzman poprosił mnie o rozmowę w cztery oczy. Przeszliśmy do niewielkiego pomieszczenia i tam powiedział: Ekscelencjo, nie mogę spać. Jestem głęboko przejęty, roztrzęsiony. Chcę przeprosić za to, co zrobiłem. Proszę o wybaczenie Kościół i społeczeństwo. Rozmawialiśmy długo. Spytałem, czy wie, jaki popełnił błąd. W końcu przyznał, że błędem było uciekanie się do walki zbrojnej. Potem wyciągnął do mnie rękę. Chwileczkę, profesorze. Najpierw chcę się dowiedzieć, dlaczego kazał pan ich zlikwidować. Pragniemy wszcząć proces beatyfikacyjny i w tym celu musimy koniecznie wiedzieć, dlaczego zginęli. Czy wydał pan ten rozkaz z powodów politycznych? Gdyby tak było, nie prosiłby pan o wybaczenie. Czy może z przyczyn społecznych? Czy dlatego, że pańskim zdaniem religia to opium dla ludu? Z nienawiści do religii? Odpowiedział: tak, i dlatego proszę o wybaczenie. Wtedy wstałem, uściskałem go i pojednaliśmy się. Przyznał się otwarcie do błędu i okazał skruchę.